Magiczne Królestwo Ptaków, Śpiące Kolibry, autorstwa brytyjskiej pisarki Anny Bott z ilustracjami Rosie Butcher, to fantastyczno-przygodowa książka dla dzieci. Główna bohaterka, Maja, otrzymuje od siostry w prezencie niezwykłą kolorowankę, zatytułowaną właśnie Magiczne Królestwo Ptaków. Za sprawą tej kolorowanki dziewczynka przenosi się do tajemniczego królestwa, w którym wspólnie żyją ptaki i wróżki. Jest to taka piękna, magiczna kraina, w której wszyscy żyją ze sobą w zgodzie i panuje pełna harmonia. Ale do czasu. Jak to często bywa w książkach przygodowych, pojawia się również ten zły bohater, zły charakter. Jest nim Lord Astor, który ma plan pojmania i zamknięcia w klatkach najmniejszych ptaków świata, kolibrów. Zadaniem Mai i wróżek będzie zrobić wszystko, aby uratować królestwo przed zagładą złego lorda Astora. Czy im się to uda, czy ochronią kolibry i całą magiczną krainę, o tym przekonacie się, sięgając po tę książkę Magiczne Królestwo Ptaków, Śpiące Kolibry. Książka wydana pod marką Czytelnia zawiera 144 strony. Mamy tutaj taką przepiękną, bajeczną okładkę oraz dużą czcionkę, dzięki czemu dzieci z powodzeniem mogą czytać ją samodzielnie. Ponadto książka wzbogacona jest w prześliczne ilustracje. Pokażę teraz kilka z ilustracji. Mamy również takie duże, całostronnicowe ilustracje, ale również mniejsze. Co ciekawe, na końcu tej książki znajdują się informacje o ptakach, również ciekawostki, które zainspirowały autorkę właśnie do stworzenia tej serii, czyli Magicznego Królestwa Ptaków. Znajdziemy tam również przepis na ptasie ciasteczka oraz jak wykonać smakołyki dla ptaków. Magiczne Królestwo Ptaków, Śpiące Kolibry to książka przede wszystkim o przyjaźni, o samotności, o radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, a także o walce dobra ze złem. Jest to, tak jak wspomniałam na początku, doskonała książka, fantastyczno-przygodowa dla młodszych dzieci. I myślę, że zainteresuje ona każdego, nie tylko miłośników ptaków.